konferencji zorganizowanej w odpowiedzi na ostatnie działania USA i Korei Północnej. Kim Jong-un chwali się swoim arsenałem atomowym. Donald Trump twierdzi, że jego jest większy. Przycisk atomowy w sensie. Dlatego zapraszam niezastąpionego, niezastąpionego... Przepraszam, dwa razy mam to napisane. Niezastąpionego Antoniego Macierewicza, który jest niezastąpiony. Dziękuję. 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 Od razu niezastąpiony. Kto to pani pisał? No, pan sam. Proszę pozdrowić pana sama. Witam. Witam. Dziękuję, że państwo przyszliście. Nie chciałbym wywoływać niepotrzebnej paniki, ale wojna domowa wisi na włosku, a właściwie już trwa. Polska wstała z kolan i stała się przez to większym celem. Powtarzam, nie chciałbym wywoływać niepotrzebnej paniki, ale mamy przesrane. Ja osobiście uwielbiam zapach strachu o poranku, ale proszę się nie bać. Święty Antoni nas was nie obroni, ale obroni was wasz Antoni. Jak mówi staropolskie przysłowie, Polacy nie Czesi i też swój guzik a mają. Dlatego chciałbym zaprezentować państwu nasz polski biało-czerwony przycisk atomowy. Panie ministrze, skąd pan wziął ten przycisk? Droga pani, równie dobrze możecie mnie pytać, skąd wziąłem dowody na zamach w Smoleńsku. Możemy się tak w nieskończoność bawić. Wracając do przycisku, z angielskiego Atomic Button. Ja nazywam go Antoni Button. Proszę się nie bać, przycisk jest tak zabezpieczony, że tylko ja mogę go uruchomić. Ten oto czytnik musi zeskanować moją siatkówkę. Jakieś pytania? Kamila Sroka wprost. Czy to aby nie prezydent powinien mieć taki przycisk? Bardzo dobre pytanie. Oczywiście zawsze powtarzam, że prezydent guzik może. Jeszcze raz. Marta Łęcka. Marta Łęcka, przegląd lekarski. Wiem, że temat jest inny, ale dla Polaków ważne jest, że szef resortu zdrowia Konstanty Radziwiłł chce, aby lekarze zgodzili się pracować ponad 48 godzin tygodniowo. Czy to nie jest według pana chore? Proszę pani, ja akurat u lekarza nigdy nie byłem. Nie bez powodu w tym kawale to baba przychodzi do lekarza, a nie chłop. Przypadek? Nie sądzę. Po święcie Trzech Króli zapowiadana jest rekonstrukcja rządu. Nie obawia się pan o swoje stanowisko? Króli było tak naprawdę czterech, udowodnimy to, ale wracając do pytania, nie boję się o stanowisko, ponieważ jeśli co 108 minut nie wpiszę znanego tylko mi kodu, to powiem inaczej, oglądali na pewno państwo Lostów. To wszystko się tu uruchomi i jak to mówią Amerykanie, see you later, alligator. W skrócie... Jak ja polecę, to wszyscy polecą. Steve Wright, CNN. Mr. Macierewicz, is this button safe? Safe jest. A w sejfie mam kody. Tak, tak. If war, I just do it. I no, ten, no nie wiem jak jest boom po angielsku. No, jeśli to wszystkie pytania, to dziękuję. Idę trochę pobawić się moim guziczkiem. Na żywo z Warszawy to jest SNL Polska! To jest SNL Polska! Występują Laura Breszka,
Szymon Mysłakowski. Magda Smalara. Sebastian Stankiewicz. Monika Babula. Michał Mejer. Karolina Piechota. Mateusz Grybnik. Michał Zieliński. Helena Gandżalian. Kamil Pruwan. Gość muzyczny Natalia Nykiel. Prowadzący Igor Kwiatkowski. Przed wami prowadzący Igor Kwiatkowski. Witam w pierwszym w nowym roku odcinku SNL Polska. Producentom zamarzyło się, żeby ten nowy rok otworzyć z przytupem, aby w programie wziął udział ktoś wielkiego formatu. Niestety pan Japa nie mógł, ale ja postaram się was nie rozczarować. Dobry wieczór! Dobry wieczór. Słuchajcie, styczeń to wiadomo miesiąc wdrażania w życie nowych postanowień. Ja też mam kilka. Na pewno w tym roku nie wkręcę się w kolejny serial. Po prostu to są takie pożeracze czasu. Uwielbiam, no ale marnotrawstwo straszne. Naprawdę, nawet w Koronę Królów się nie wkręcę. Obiecałem sobie, naprawdę. Chociaż znajomi mówią, jak zobaczysz, to padniesz. Mówię, nie, nie, dziękuję. Tak. Moje kolejne postanowienie to oczywiście no, walka z nadwagą. To w sumie już od lat. Tuż od paru, w 2016 postanowiłem, że zejdę poniżej 90 kilo. W 2017 zejdę poniżej 100 kilo. No, ale słuchajcie, w 2018 pomyślałem sobie, dosyć gadania. Czas się naprawdę za siebie wziąć. I obiecuję wam, biorę was za świadków, że w 2018 roku postanawiam zaakceptować siebie takim, jakim jestem. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście wiem, że jest granica no, samoakceptacji w nabieraniu masy. Wiem, wiem. Wszystko fajnie, kiedy panowie, pod naszymi zdjęciami na Facebooku ktoś pisze, prawda, pojawia się taki komentarz, prawda, co za plaża, co za facet, co za tors. Wtedy jest fajnie, ale gorzej jak pojawi się co za plaża, co za facet, co za odwaga. Tak. A w dodatku koleżanki zaczynają zazdrościć wam biustu. To jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć sobie pas. No. W ramach nowych wyzwań odchodzę też od kobiety. Spokojnie, nie od żony, tylko od Mariolki, bo dzisiaj pojawię się w zupełnie innych rolach, tak. Ale coś, od żony to ja bym nigdy nie odszedł. Od żony nie, tak. Brawo dla niej. Słuchajcie, ja się jej muszę trzymać, to jest taki twardziel. Ja byłem przy porodzie, ja wiem na co ją stać. Naprawdę. A słuchajcie, no, a warunki w szpitalu na porodówce przecież są tragiczne. Tragiczne. Byliście? Jest strasznie, naprawdę jest strasznie. Nie ma sofy, żeby sobie facet mógł nogi rozprostować. Naprawdę. Trzeba się cisnąć na tych krzesłach. O stole do ping-ponga zapomnij. Nie ma. No, tak. Telewizor był u salowej. Taki malutki. Nic nie słychać. Stoję nachylony. Mecz oglądam. Te kobiety się drą w tych pokojach. I nic nie słyszę. Kto co strzeli. Słyszę główka. Ja mówię, jaka główka? Nogą strzelił. Naprawdę. Jest ciężko. Jest ciężko. Tak. No. I słuchajcie. No i przede wszystkim ból. Poród to ból, ale dałem radę, naprawdę, tak mnie mocno żona za rękę ściskała, ale no po prostu pomyślałem, zrobię to dla dzieci, dałem radę. Ale wracając do rzeczy przyjemnych, SNL to przecież no machina do robienia rozrywki. Tu nie ma żartów. Znaczy, żarty są, chodzi mi o to, że to jest ogromna produkcja. Każdy, słuchajcie, tutaj ma po kilku asystentów, ja też, naprawdę.
Słuchajcie, za samą Natalią Nykiel chodzi 7 chłopaków. Przynajmniej wierzę, że przynajmniej jeden z nich pracuje przy tej produkcji. Naprawdę, tak. No i słuchajcie, a ten monolog, sprzedam wam taką ciekawostkę, ten monolog, który właśnie teraz mówię, pisało 30 scenarzystów. Każdy odpowiada za konkretne zdanie. Tak, naprawdę. Nawet to zdanie, każdy odpowiada za konkretne zdanie, napisał, no na przykład Wiktor, który tutaj właśnie stoi. Wiktor, tak? No, słuchajcie, z tymi brawami bym się tak nie rozpędzał. Wiktor, no słyszałeś reakcję na żart? No były średnie. Wiktor, niestety znasz zasady. Wiktor, opuść budynek, jesteś zwolniony. Bardzo mi przykro, Wiktor, tak? Jak nie będziesz miał co do gara włożyć, to włóż te swoje suchary. Naprawdę. Tu się dba o jakość. Moim ostatnim postanowieniem noworocznym jest zrobić wszystko, żebyście się jak najlepiej bawili. Mamy dla was świetne skecze, których na szczęście Wiktor nie tknął. Przed wami wielkie show. Zaśpiewa Natalia Nykiel. Zostańcie z nami, bo to dopiero początek. Zaczynamy! Nie wypocząłem w te święta. Stary, ja tak samo wiem. Niby przerwa świąteczna, a w głowie jednak dieta i trzymanie wagi. I tak pofolgowałem sobie, bo w Wigilię zjadłem rybę. Zwariowałeś? Tłustego karpia? Nie, co ty? Masz mnie za idiotę? Skalara! I to bez płetw i skóry. A, to luz. Ale ktoś powinien to powiedzieć głośno. My chyba nigdy nie byliśmy tak mocni drużynowo jak teraz. No i jeszcze Kamil zrobi swoje i złoto mamy w kieszeni. To prawda, kurde, też chciałbym, żeby mówili na mnie nowy Adam Małysz. Adam Małysz. To prawda, cała nadzieja w Kamilu. No, szczęśliwego nowego roku, panowie! Co tam? Kamil, co ty, kask połknąłeś? To ja. Skaczemy po medal dzisiaj. Co? Mordeczki? Kamil, wszystko z tobą w porządku? Wyglądasz troszkę inaczej. Nie, no wiadomo. Zaszalałem trochę z włosami na Sylwestra. Ale raz w roku można zaszaleć. Dobrze mówię? No, to posuńcie się trochę. Buty muszę założyć. No jeszcze trochę się posuń. No jeszcze kawałek, no. No troszeczkę jeszcze, no. No jeszcze kawałeczek, no. Co, stary, zmęczyłeś się? A? Na pewno. Po prostu rozgrzewałem się, jak wy grzaliście ławę w szatni. Więc ten... Aż ty... Może ci pomóc? Nie. Teraz te zamki takie robią do dupy. Kto to tak wymyślił? Cholerstwo. Ma ktoś agrafkę? Stary, ja nie chcę być kutasem, który psuje nastrój przed zawodami, ale no jakby trochę ci się... Kurde, nie dobrze się. Nie wiem, o co chodzi. Zaraz wracam. Czy ty widzisz, co ja widzę? Ile on przytył w te święta? 50 kilo? To jest w ogóle możliwe? Teraz to nie niemiaszki są dla nas zagrożeniem w skokach, tylko zestawy powiększone z McDonalda. Mamy przekikane. Jak trener przyjdzie, to go za to zabije. No, ha, szczęśliwego nowego roku, panowie! Co tam? Ja, skaczemy dzisiaj, skaczemy? Prrr, moje koniki, prrr. Trenerze, no jest problem. Dobrze mówię! Trenerze, Kamil... A właśnie, gdzie jest Kamil, nasz orzeł? Co? Raczej kura nioska z jajecznym zaparciem. Gdzie jest Kamil, nasz skarb narodowy? Nadzieja nasza,
mesjasz skoków. Zbawiciel, który zastał skoki drewniane, a zostawi jakie? Słuchajcie, śmieszna sytuacja. Strój mi się w praniu skurczył i wpija mi się, jakbym jakieś sanie tam miał od wewnątrz uruchomione. O kurwa. No, uwierzyłby trener? Niby taka porządna pianka. Słuchajcie, słuchajcie, ustoję. Ustoję, Jezus, Jezus Maria, Kamil. Co się stało? Jadłeś orzechy? Masz alergię? Pszczoły cię pogryzły? Co się stało do cholery? Co? Ja przecież ja na niego wszystkie pieniądze postawiłem dzisiaj. No i słusznie, trenerze. Skaczemy dzisiaj po medal. Nie, no, trenerze, dobra, przecież jakoś da radę. Taki dreamliner też swoje waży, a jednak wznosi się wysoko i nawet przez ocean leci. Co ty pieprzysz? Zobacz na niego, ewidentnie będzie miał problem z aerodynamiką. A tam, od zawsze miałem z aerodynamiką, geometrią, ale babka zawsze mi coś tam naciągnęła i łapałem się na próg! Właśnie, poza tym Kamil ma nogi jak świetnie. Au, au, au! Co ty dotknąłeś? Stary! Co ty robisz? Jeszcze mi go zabij, kurde. Nie dość, że wygląda jak ruski uchod, to jeszcze teraz nie będzie mógł z progu wyjść nawet. Luz, luz, luz! Z progu podatkowego wyszedłem, to i tu dam radę. Nie no, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę! Oła! 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 Zabiję cię, rozumiesz, zabiję. Dobra, chów, wszystkich was wycofam, wszystkich was wycofam. Nie, 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 trenerze, dobra. Szybka rozgrzebeczka, parę przysiadów. No, dawaj, dawaj, Kamil. Teraz będę musiał wrócić do sklepu z nartami. Trenerze, ja... Co? Co ty, co? Powiedz, powiedz, masz jakieś rozwiązanie, tak? Nie, krew mi leci z nosa. Dobra, dobra, koniec, koniec, rób co chcesz, Kamil, rób co chcesz. Nie, nie, zaraz. Zostaw mnie. Nie, tak nas trener wychował. Właśnie, zawsze nas trener uczył walczyć do końca. Może i Kamil przytył parę kilo. Może boli go noga i krwawi z nosa, ale to w końcu Kamil. Ten Kamil. Nowy Adam Małysz! Wiecie co? Macie rację. Kamil Kamilem, ale jesteśmy przede wszystkim drużyną, tak? I jako drużyna zadajmy sobie pytanie, co na naszym miejscu zrobiłby teraz Adaś Małysz? Adam Małysz. Zjadłby bułkę z bananem. Nie, 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 nie. Oddałby dwa równe skoki. Trenerze! Dam radę! Czuję, że mam formę życia! Wiem, jak to wygląda, ale kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat sprzyja potajemnie twojemu pragnieniu! Matko, co to? Paulo Coelho? Nie, Adam Małysz. Adam Małysz. Kamil. Już czas. Kamil. Wierzyłem w ciebie. Zawsze wierzyłem. Dziękuję, trenerze. Potrzebowałem tego. Halo? Trenerze? Tak, mój Orle? Problem jest. Jaki? Zaklinowałem się w progu. W drzwiach. Miał być kielich, a nie naparsteczek szczęścia. Nasze orły miały dotknąć się niemal gwiazd. No i rzeczywiście, przez chwilę niczym kometa Haleja, nasz zespół mknął gdzieś tam blisko nieba. Ale doszło, proszę państwa, do dyskwalifikacji Kamila. Mimo pobicia fantastycznego rekordu, mimo wybicia i lotu, rozpięty kostium spowodował rozszerzenie powierzchni nośnej. No i niestety dyskwalifikacja Kamila. A jak zwykle to w naszym kraju złoto powędrowało ku naszemu rozczarowaniu do Niemców.
gość muzyczny SNR Polska, Natalia Nykiel. Uwaga, uwaga, przed państwem Natalia Nykiel. Turnieju Prawda czy Fałsz? Nasze motto brzmi: jeżeli wydaje wam się, że macie, że coś wiecie, to macie rację. Wydaje wam się. Poznajmy naszych dzisiejszych uczestników, którzy być może przeżyją przygodę swojego życia. A są to: Szymon pracuje w dużej korporacji, jego hobby to sportowe auta. Oraz Michał, mąż, ojciec czworga dzieci, informatyk, wielkie brawa. Zasady są proste. Nasi uczestnicy najpierw wybierają poziom trudności wyznania. Zwykłe za 100 punktów albo hardcore za 300. Następnie jedna z bliskich im osób, jeszcze nie wiedzą kto, wychodzi i wyznaje swój sekret. Rolą uczestnika jest ocenienie, czy to wyznanie to była prawda, czy fałsz. Prawda czy fałsz? Zacznijmy rundę pierwszą. Szymonie? To może na początek za 100 punktów, proszę. Zobaczmy, czyje wyznanie będziesz musiał ocenić.
Proszę, to twój syn, 18-letni Maciek. Słuchamy. Jak tata wyjeżdża na weekend, to czasem biorę odkurzacz, wsiadam do jego sportowego auta w garażu i masturbuję się. Szymonie, czy to jest prawda czy fałsz? Prawda. Tak, to prawda! To wędruje na twoje konto, a twój syn wędruje do ciebie. Jaki ojciec, taki syn. Michale, twoja kolej. A, raz się żyje. Poproszę hardcore za 300, jedziemy. Zobaczmy, czyje wyznanie będzie musiał ocenić Michał. Michale, to twoja żona Aldona. Zajęte, zajęte. Rok temu na przyjęciu gwiazdkowym przespałam się z Tomkiem, najlepszym przyjacielem Michała. I potem jeszcze raz w jego domu. I potem jeszcze dwa razy w naszym domu, w naszej sypialni, jak byłeś w delegacji. No to ten, no to fałsz. To jest fałsz, czyli poprawna odpowiedź, 300 punktów. Wędruje na konto Michała, gratulacje. Żona może do ciebie dołączyć. Zaczynamy rundę drugą, prawda czy fałsz? Rundę, która wyłoni finalistę. No dobra, nie mam wyboru. Proszę hardcore za 300. Odważnie. Zobaczymy, czyje wyznanie będziesz musiał ocenić. To twoja starsza siostra, Krystyna. Zamieniamy się w słuch. Kiedy byłeś małym chłopcem, przebierałam cię za dziewczynkę. Fałsz. Jeszcze nie skończyłam. Przebierałam cię za dziewczynkę i podklejałam ci siusiaka taśmą, żebyś wyglądał zupełnie jak dziewczynka. Boże, pamiętam to. To prawda. Tak, to prawda! Brawo, Szymon, 300 punktów. Wędruje na twoje konto. Możesz podziękować siostrze. Masz na koncie już 400 punktów. Emocje, emocje. Michale, twoja kolej. No, ewidentnie jestem na fali, także jeszcze raz hardcore za 300, nie? Szanuję taką postawę? No. Zobaczmy, czyje wyznanie będziesz musiał ocenić. No proszę, jeszcze raz, twoja żona, Aldona. W zeszłym miesiącu, jak byłeś w szpitalu przez tydzień po operacji wyrostka, to przespałam się z facetem, który zajmuje się naszym basenem. A potem przyszłam ci to wyznać, ale byłeś jeszcze w śpiączce i przyszedł lekarz i powiedział, że wybudzisz się dopiero za godzinę. I zrobiliśmy to na twoim łóżku. Lekko cię przesunęliśmy. Fałsz, nie? Tak, to jest fałsz! Poprawna odpowiedź, Michale! Michale, Michale, masz w sumie 600 punktów i tym samym przechodzisz do finału. Michale, w finale będziesz musiał odpowiedzieć, czy prawdą, czy fałszem jest tylko jedno wyznanie. Posłuchajmy wyznania z kategorii mega hardcore. Czy jesteś gotowy? Chyba, nie wiem. Zobaczmy, czyje wyznanie będziesz musiał ocenić. Michał, jak byłeś mały, twoja mama cię porzuciła. Wychowywałeś się w domu dziecka. Tak. Całe życie szukałeś swojej biologicznej matki. O ludzie, ludzie, tak. Michałku, tak? Jestem twoją mamą. Mama. Prawda? Fałsz! Ale niestety nie wygrałeś tego odcinka Prawda czy Fałsz. Zapraszamy państwa za tydzień, żeby przekonać się, kto wygra następną edycję teleturnieju Prawda czy Fałsz! Machamy! To jest Weekend Update. Zapraszają Kamil Pruwan i Laura Breszka.
Dobry wieczór, Laura Breszka. Kamil Próban, to jest Weekend Update. Historyczny sukces Kamila Stocha. Polak wygrał wszystkie 4 konkursy turnieju 4 skoczni. Co tu dużo mówić? Brawo, 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 brawo! Gratulacje, Kamil! Dziękuję bardzo. Lekarze w całym kraju wypowiadają klauzulę opt-out, bo nie chcą pracować ponad 40 godzin. 48 godzin nawet. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł stwierdził, że młodzi lekarze muszą tyle pracować, jeśli chcą dobrze nauczyć się zawodu. To spójne z linią rządu. To samo mówi minister Jan Szyszko o koniach pracujących na drodze do Morskiego Oka. Wypowiadanie klauzuli opt-out to kolejna po głodówce forma protestu młodych lekarzy. Swoje postulaty przedstawili oni na piśmie, ale niestety nikt nie potrafi ich rozczytać. Tymczasem 58% badanych chce dymisji zdrowia ministra zdrowia, jak wynika z najnowszego sondażu Ibris. Pozostałych 42% nie miał kto przebadać. Noworoczne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy pokazano dopiero po sylwestrowym występie Sławomira. Dzięki zabiegowi TVP hierarchia w Polsce jest jasna. Jarosław, Sławomir, Andrzej. Prezydent rozpoczął orędzie słowami: kochani, wszyscy rączki do góry. Prezydent mówił o potrzebie jedności, zachęcał do dyskusji i spytał: Zakopane, jesteście tam? Sylwestra TVP oglądało prawie 5 milionów osób, Polsatu ponad 2,5 miliona, a TVN blisko 1,5 miliona. Łącznie daje to prawie 9 milionów ludzi, którzy nie mogli znaleźć pilota. W Zakopanem zagrał zespół Kombi, a na Sylwestrze w Warszawie zagrało Kombi przez 2i. Norbi właśnie znalazł sposób na podwojenie zarobków. Pierwsza zagraniczna wizyta Mateusza Morawieckiego zakończona sukcesem. Polski premier spotkał się na Węgrzech z Viktorem Orbanem, który potwierdził, że Węgry są naszym sojusznikiem i że możemy liczyć na ich głos w tegorocznej Eurowizji. Podobno podczas konferencji Viktora Orbana i Mateusza Morawieckiego dziennikarze nie mogli zadać pytania o artykuł 7. Premier Morawiecki wyraźnie poprosił: jestem dopiero na 5, bez spoilerów. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta, mówi o konieczności zbudowania MABENY, czyli Maszyny Bezpieczeństwa Narracyjnego Rzeczpospolitej Polskiej. Jest ona niezbędna, tym bardziej, że poprzedni egzemplarz prorządowej maszyny już nie działa. Chodzi o model Szydło. Zbigniew Ziobro uruchomił publiczny rejestr przestępców seksualnych. Teraz każdy może sprawdzić, czy w jego okolicy mieszkają pedofile i jak wyglądają. Pedofilów, którzy ci się podobają, swajpujesz w lewo, pozostałych w prawo. Jak donosi Super Express, urzędnicy podlegający ministrowi Szyszko będą mogli w tym roku liczyć na tańsze operacje plastyczne. Wszystko dzięki specjalnym pakietom zdrowotnym. Chodzi o to, że ludzie odpowiedzialni za wycinkę puszczy nie mogą spojrzeć w lustro. Kamila Gasiuk-Pichowicz, Jerzy Meysztowicz, Witold Zembaczyński i Tadeusz Grabarek to nowi wiceprzewodniczący Nowoczesnej. Nowoczesna może liczyć na 8% poparcia i 56 nieodebranych połączeń od Ryszarda Petru. Komisja Etyki Poselskiej rozpatrzy wniosek Ryszarda Petru o ukaranie prezesa Jarosława Kaczyńskiego za słowa o zdradzieckich mordach, które rzucił z sejmowej mównicy. Grozi za to kara do 2000 zł. Kaczyński pieniądze otrzyma w gotówce lub przelewem. Kazik powiedział w wywiadzie, że obecna władza nie przeszkadza bardziej niż poprzednia. Zbagatelizował zmiany w sądach i przyznał, że dla niego liczą się przywileje podatkowe. Kazik nagrał w swoim życiu sporo protest sądów, ale na końcu najważniejsze jest dla niego 12 groszy. Fala krytyki wylała się na nową produkcję TVP Korona Królów. Nawet wiceminister kultury napisał, że jak zobaczył jedną ze scen, to zgnił. Nie ma się co dziwić. Serial opowiada o czasach, kiedy dialogi nie były jeszcze murowane, tylko drewniane. Nie wpuścili księdza po kolędzie, dostali wezwanie do zapłaty. Niektórzy mieszkańcy Rzeszowa znaleźli na wycieraczkach prośbę o datki na kościół. Czyli jak nie wiadomo, po co ksiądz chodzi, to chodzi po pieniądze. Uczestniczka Jaka to melodia uciekła z płaczem ze studia. Prawdopodobnie nie wiedziała, jaka to melodia. Prokuratura w Rzeszowie bada sprawę mężczyzny, który wyszedł od prostytutek z 3 widelcami w penisie. Śledczy nadal zastanawiają się, gdzie może być łyżka. Komendant miejski policji we Wrocławiu, Zbigniew Raczak, został znaleziony przed sklepem pod wpływem alkoholu i bez butów.
Komendant tłumaczył, że po prostu buty go piły. Gdańska prokuratura oskarżyła lidera zespołu Behemoth Adama D. o publiczne znieważenie polskiego godła. Orzeł z godła nie chce komentować sprawy i mówi, że co się dzieje na afterze, zostaje na afterze. Kapituła Instytutu Języka Polskiego UW wybrała słowo 2017 roku. Są to puszcza, smok, sąd i konstytucja. Z kolei wśród internautów wygrały słowa wyślij zdjęcie pindola. Wulgaryzm w bajce Disneya? Komisja Etyki Reklamy uznała, że w trailerze Krainy Lodu słowo zalepisty jest zbyt podobne do słowa zajebisty. Spot trzeba będzie wymienić. No i na chuj było tak kombinować? To był Weekend Update. Kamil Kruba. I Laura Brzeska. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, mogę coś powiedzieć? I dziś na biurku znalazłem polski banknot o najniższym nominale. 100 zł. Leżał na moim biurku przestraszony i spłoszony. Nie wiedział, skąd się tu znalazł. 100 zł. Jeden powie mało, inny powie wynik. O, wynik, prawda? Bo to akurat znajomy bankier z hrabstwa Liechtenstein. Ale ja patrzę na to kruche maleństwo i widzę całą delikatność tego świata. Zacząłem do niego gruchać. Mogę coś zagruchać? Grrr, grrr. Żeby go nie spłoszyć, prawda? Zyskałem jego zaufanie. Pozwolił mi się wziąć w ręce. Dał się oswoić. Leć, szukaj swojej drogi, krzyknąłem. A może kiedyś przeistoczysz się w coś wspaniałego? Na przykład w 27 franków. Widzę po was, że nie wszyscy chcą walczyć. Tak, pogoda nie zachęca. Bo pogoda jest angielska. Ale ta ziemia na zawsze pozostanie szkocką! Dziś odpłacimy Anglikom za to, co nam zrobili. A co zrobili? Obgadywali nas! Nie, przepraszam. Przepraszam, ja muszę zaprotestować. Nie, nie, oczywiście, oczywiście. Każdy ma prawo się wypowiedzieć, skrytykować moje pomysły, proszę. Nie no, chodzi o to, że ja wiem, że spódnice to, nasza tradycja, ale czemu zawsze jak je zakładamy, to zaczynamy zachowywać się jak nastoletnie dziewczyny? Przecież to jest granie na stereotypach. Muszę, siusiu. Idziesz ze mną? Co? Nie, ja do Kolina mówię. A dlaczego ja miałbym z tobą iść, siusiu? Nie wiem, wydawało mi się, że to naturalne, żebyś we dwóch do toalety. Że niby jak spódnica, to oczywiście fochy, zmienne nastroje. Przecież to jest jakiś skansen. Wypadałoby trochę dorosnąć, no mamy średniowiecze. Okej. Jak dla mnie w ogóle nie musisz walczyć w kilcie. Już to przerabialiśmy. Mówisz tak, ja idę mordować Anglików bez kiltu, a potem tydzień się do mnie nie odzywasz. Rób jak uważasz. To wszystko źle wpływa na morale. Gregor i Stevie toczą spór przez te wasze kulawe projekcje kobiecości. Gregor, Stevie, to prawda? Kochani, o co chodzi? Bo on... Co on? Uszył sobie taką samą spódnicę jak moja. Przypadek? Tak? I przypadkiem zakładasz ją zawsze, jak jest jakiś większy event z łucznikami i jazdą, jak wiesz, że ja też tam będę. Skoro te spódnice są takie same, to czemu tylko moja dobrze leży? O tym właśnie mówię! No Szkot przebrany za babę, kurde. Co? To co ci chodzi? Szkot przebrany za babę to jest klasyk. Bitwy pod Old Mrągowian, Sant Kłodzko. Co może być lepszego niż Szkot przebrany za babę, co? Nie wiem, może zaczniemy tak śmiesznie mówić, na przykład... Kurwa, jak taki głupi waliczyk! Nie wiem, improwizuję, na pewno można wymyślić coś innego. Ja się zgadzam z Kolinem. Precz ze spódnicami! O! Nie mamy nóg do spódnic. Nie no, błagam! Poza tym mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł, żebyśmy zakładali damską bieliznę. Podobno bardzo pomaga w zabijaniu Anglików.
Mam nadzieję, że nikt tego nie doczytał i nie wpadnie na pomysł, żebyśmy nosili damską bieliznę. Świetna w boju. W sumie czasem rozprasza mnie, jak rozwalam czerep Anglikowi, a on widzi mojego ten. Ten? Raczej twój Six. Seven Max. Twoje słowa nie są w stanie zachwiać mojego poczucia własnej wartości, wiesz? Dobra, 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 dosyć tego, skupcie się. Dzisiaj Anglikami dowodzi Sir Michael. Sir Michael! Sir Michael? Ja słyszałem, że Sir Michael zabiera na bal królewski Lady Caroline. O, nie ma problemu. Aha. I tak miałem już inne plany. Świetna para. Życzę im jak najlepiej. Dobra, skupcie się, musimy opracować plan ataku. Plan ataku? Dobra, to ja mam taki pomysł, że proponuję zacząć od zaskoczenia i ataku na zamek Lady Caroline. To raptem 3 dni drogi stąd. Ja proponuję zacząć od pytania, co zrobiliby prawdziwi męscy wojownicy? Wzięliby razem nago prysznic? Nie wiem, może nie. Ale może właśnie tak. Dobra, dobra, ja wam powiem, co robimy. Ja wam powiem, co robimy. Do mnie. Uwaga. Robimy tak. Wbiegamy z wartym szykiem. I totalnie się na nich nie patrzymy. Dajmy im do zrozumienia, że Szkocję stać na kogoś lepszego. Tak jest. Zrywamy z Anglikami. Ja mnie, ty zawsze masz taki świetny plan. Ja mam takiego kumpla i on pytał mnie, czy może czasem lubisz całować się z wojownikami. Powiedziałem mu, że co ty, nie. Na pewno nie. Ale czy na pewno nie? Bracia, czy wy nie widzicie, że Anglicy otaczają nas od godziny? Już nawet łucznicy zaczęli atak. No czemu nie mówiłeś? No tak, bo jak spódnica to baba, a jak baba to płacz i lament od byle strzały. Mnie w tę szowinistyczną zabawę nie wkręcicie. Myślałem, że jesteś inny. Już niedługo na antenie TVP nowy program pokazujący, że każdy ma prawo do miłości. Przekonajcie się, co to znaczy kochać na zabój. Chciałbym, żeby moja przyszła wybranka spodobała się mojej mamie. W ogóle była podobna do mojej mamy, mamusi. Chciałbym, żeby miała delikatną skórę, jędrną, nawilżoną. Ta wygląda na niezbyt mądrą, ale to dobrze. Lubię ptasie muszczki. Kandydaci muszą zaprezentować się z jak najlepszej strony. No to co, także to jest mój hotel. Możecie zajrzeć do każdego pokoju, ale nie do pokoju mamusi. To wszystko jest moje, jak okiem sięgnąć. Mamusia sobie tego nie życzy. Blandyka do przykrycia jej wiadro. Wybór tej jednej, jedynej nie zawsze jest łatwy. Która z was żarła tofu? Odparasz! Jak któraś przygotuje kurczaka, to nie zjem. Bo to nieludzkie! I jak, Henryku? Będzie z tej mąki chleb? Chleb można zrobić z wielu rzeczy. Na przykład z uszu. No bardzo mi przykro, dziewczyny. Moja mamusia się źle poczuła, więc ja ją zastąpię, dobrze? Norbert ma wyjątkową relację z matką. I to dla mnie bardzo ważne, że tak dba o więzy rodzinne. Najbliżej jest mi jednak do tej policjantki. Judyty Foster. Tak czułam. No moją faworytą jest Natalia. Ona myśli tylko o jednym. Ja też myślę tylko o jednym. Tak właśnie, mało, ja też myślę tylko o jednym! Natalia. Czy widzisz siebie przy ołtarzu z którąś z tych dziewcząt? Magda jest na pewno dobrym materiałem na torebkę. To znaczy na żonę. Niestety jest drobniutka, mała powierzchnia skórna. Ten program nada nowe znaczenie powiedzeniu miłość do grobowej deski. Au, 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 au.
Ważna też jest stabilizacja. Henryk nigdzie nie ucieknie. Nie każdy facet jest w stanie chodzić w sukience swojej matki przez cały dzień. Trochę mnie to kręci. Powiedział, że jestem bardzo podobna do jego byłej narzeczonej. Skóra zdjęta z mojej eks-narzeczonej. No naprawdę tak do mnie powiedział. No i ciągle powtarza mi, że gdybym mógł, to bym je zjadła. Mój romantyk. Nowy program Morderca szuka żony już na wiosnę w TVP. Przeżyj z nami te chwile, bo nie wszyscy je przeżyją. Na muzycznej scenie SNL Polska Natalia Nykiel. Czuję twój wzrok, ten z końca sali śliny smak.
Marek, na waszej pierwszej randce. Koszula w kratę, sztruksy i buty górskie, tylko że na miasto. Tak! No polibuda, no klasyczna polibuda, no. Leski, ja uratowałam tego gościa. Brawo. Dobra, co teraz? Stara, teraz masz no ostatnią szansę, żeby zobaczyć kawałek innego męskiego ciała. Ty, ty! Ty? A skąd zamówiłaś gościa? Coco Jumbo Boys? Panowie, panowie? Guys from Paradise? No, ktoś tu się zna! No, lubię popatrzeć na dupeczki, nie powiem. No, tylko trzeba być z nimi bardzo ostrożnie, bo ostatnio skończyło się wezwaniem na policję za molestowanie. Naprawdę? Co? Co za cham? Ojeju, jak gość przychodzi na imprezę w stringach z trąbą słonia, to potem niech się nie dziwi, że ktoś lubi go za tą trąbkę pociągnąć. Nie, nie, no spokojnie, ja zadbałam o najwyższy standard. No. Gość będzie podobny do... Tego... George'a Clooney'a. Totalnie mój typ. Ostatnio mówiłaś, że Mariusz Pudzianowski to jest twój typ. Lubię różnych typków. Dajcie panu rucha! Policjant, mój typ! Czy są tu jakieś niegrzeczne dziewczynki? Tak! Czy jesteście gotowe na zakazaną zabawę? Czy jesteście gotowe, by dotknąć innego wymiaru transcendencji? Jakby co, to ja pierwsza łapię za tę transcendencję. Pojebus, mój typ! Mój! Spoko, 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 zaraz się rozkręć. Ty! Ruszto dupco, foczko! Panie Ruchanie, wszystko w porządku? Ej, może mu się pić chce? Nie wiem, może. Ty! Pilielot! Wyjmij przedmiot! Rucha! Panie Ruchanie, my się chyba nie zrozumieliśmy. Ja miałam... Koleżanka ma... To miał być Ladies Night, to miał być... Miła pani, zaznaczyłaś punkt dla wymagającej klienteli, więc proszę, oto awangardowy taniec erotyczny. Sa! No ja rozumiem, panie Ruchanie, nie można by tak podkręcić tego tempa. Miła pani! Performance striptease'u ma swój rytm, wyznaczany przez logikę rozchodzących się okręgów. Co? Nie, nie, a czekajcie, a daj mi szansę panu Ruchanowi. Panie Ruchanie, może herbatki? Ty, panie Ruchanie! Ty. Widzisz te koraliki? Za 2 minutki widzę cię tylko w nich. Go, go, go! Nasze popędy to mieszanka 2 żywiołów. Eros i Thanatos. Seks! Seks! A po seksie śmierć! Nie no, Rucha! Co się z tobą dzieje? Chłopaku, mam nadzieję, że cię nie ma na Tinderze. Nie, nie, ale słuchajcie, to był, panie Ruchanie, to był naprawdę bardzo dający do myślenia striptease. Nie, 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 gdzie cię uczyli tańczyć? W Balszoj. Dziewczyny, nie mówcie tego Romkowi. Ah!
ale się zdyszałem. Dziękuję wam za wspaniały wieczór. Cała przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy Natalii Dykiel. Tak jest. Dziękuję. Grzeg Piotrowski B. Dziękuję. Wspaniałej, całej wspaniałej obsadzie. Dziękuję wam serdecznie. Duża przyjemność z wami grać, wygłupiać się. Dziękuję całej ekipie SNL Polska. Oj. A już w przyszłym tygodniu gościem SNL Polska będzie Joanna Krupa. Dobranoc, kochani!